Przystanek czwarty. Kuźnice. Kompleks dworsko-parkowy. Znajdujemy się obecnie w kompleksie dworsko-parkowym w Kuźnicach. Usiądźmy wygodnie na jednej z ławek i posłuchajmy Wincentego Pola. Dolina w nocy jak wnętrze pieczary, w niej kuźnie ziejące, jak paszcze smoków zaklętych przez czary, wieczystych skarbów strzegące. A w tych to kuźniach dopiero roboty, Tam się kowale rozjedli, Ogniem i wodą, miechami i młoty na to żelazo nasiedli. We dnie i w nocy nie staje robota, Nie znają zimy nie wiosny, Tylko ten ogień, szum wody, huk młota i jęk kowadła żałosny. W czasie, kiedy Pol odwiedzał Tatry. Prowadzony tu przemysł hutniczy przeżywał swój największy rozkwit. Nic więc dziwnego, że był przedmiotem podziwu i fascynacji poety. Dobra kuźnickie w latach 1807-1870 należały do węgierskiej rodziny homolaczów, którzy około 1833 roku zamieszkali tutaj w nowo wybudowanym dworze. Kuźnice zaczęły pełnić wtedy również rolę kulturotwórczą. Zakopane było w tym czasie wsią, bez jakiejkolwiek bazy noclegowej czy gastronomicznej, i rolę bazy wypadowej w góry zaczęło stanowić dopiero w latach 50. XIX wieku. Dlatego do tego czasu wiele ważnych osobistości, w tym pionierów poznawania tatr, gościło na dworze homolaczów. W ich posiadłości bywali m.in. etnograf Oskar Kolberg. Czy malarz Janny Pomucen-Głowacki. Gospodarze pomagali swoim gościom w organizacji górskich wycieczek. Zapewniali przewodników, tragarzy i prowiant. Sami brali udział w polowaniach na kozice, świstaki i niedźwiedzie, a w wycieczkach turystycznych towarzyszyli im górale czy nawet orkiestra. Zimę na przełomie lat 1834-1835 spędził tutaj i Wincenty Pol. Pierwszy jego przyjazd w Tatry nie był jednak podyktowany jedynie geograficzną ciekawością. Konspiracyjna działalność zmusiła Pola do szukania kryjówki przed austriacką policją. Swoje wrażenia z pobytu w zwanych przez niego debrą zakopiańską kuźnicach. Tak opisuje Wincenty. Była to górnicza osada połączona z żelaznymi hutami. Kilkuset wtedy robotników i mieszkańców snuło się na małej przestrzeni pomiędzy dworem i kuźnicami, pomiędzy głównym składem żelaza a hutami, które były miejscami oparte o olbrzymie bloki luźnego granitu, jakimi cała ta debra jest zasiana. Mieszkania w zakopiańskiej debrze były stosownie do tatrzańskiej zimy, i postawione i zaopatrzone na zimę. Wygodnie można się było tu pomieścić i przebyć zimę. Wszakże, lubośmy w dosyć dużym towarzystwie żyli, dało się czuć po kilkunastu dniach rozstrojenie umysłów. Lubo dobrowolne było to zawsze wygnanie, po kilkunastu dniach pobytu, w tym osamotnieniu od świata czuliśmy się wszyscy moralnie rozstrojeni i na zdrowiu cierpiący. Co dzień prawie trochę przypadało śniegu, co kilka dni srożyła się wielka burza i tak miotło śniegiem, że coraz nowe powstawały zaspy i z budynku do budynku potrzeba było przerabiać drogi, bo by się inaczej nie dostali ludzie do ogniska i stołu, a półmisek nie dostałby się z kuchni do pokoju. Surowa i śnieżna zima nie pozwoliła Polowi na odbywanie górskich wycieczek w głąb Tatr. Wolny czas spędzał zatem na studiowaniu literatury tatrzańskiej, obserwacjach meteorologicznych, a także poznawaniu życia górali. Przejdźmy teraz pod bacówkę i tam posłuchajmy relacji pola etnografa.